Dwa płyny walczą ze sobą, jeden to mana, drugi to snut. Zaczynamy kolejny mecz. Czy to będzie ostatni mecz na dzisiaj? To może być przedostatni, bo na dzisiaj zobaczymy, jak w innej grupie to leci. W każdym razie mana kontra snut. PVZ 1 do 1. Snut w ostatniej grze zagrał ryzykownie. Postanowił zagrać tak to samo, co na... co grał na... ojejku, na Firsta. Nie wyszło mu to, ponieważ mana zaczął od Forge Fast Expand, był na to przygotowany, a potem po prostu dobra agresja. Wczesny 15 pól ze strony snuta, mana zaczyna od Gateway'a i na pewno będzie mieli One Gate Core Expand, skoro jest gaz do tego wszystkiego dorzucony. Cóż, zastanawiam się, jak potoczy się ten mecz. Jeżeli ktoś napisał na czacie, że jeżeli Snut nie zagra Swarm Hostów, to mana może wygrać. No mam taką nadzieję. Ten pierwszy mecz do pewnego momentu wyglądał nie najgorzej u many. Później już niestety pogubił się. Po prostu multitasking Snuta był zbyt mocny, zbyt duży. I nie dało się tutaj nic zrobić. Jestem Cybernetic Core. Jest bezgazowo, więc nie będzie żadnego tutaj speedlink olina. Oczywiście ekspansja też jest, więc spokojnie będzie chciał zagrać sobie tutaj snut. Nie chcę ryzykować tego, że mana obroni się przed tym pierwszym olinem, bo to nie ma najmniejszego sensu w takiej chwili ryzykować. To jest 875 dolarów, a do tego wszystkiego na szali, a do tego wszystkiego dobrze działająca wątroba, ponieważ gracz, który teraz przegra i odpadnie z turnieju, będzie zapewne imprezował dzisiaj podczas Home Story Cup i jutro będzie w złym stanie. Byłoby zabawnie, jakby mana tutaj postawił pylona i stąd spróbował zaatakować. Warpgate jest stworzony tak samo jak i ekspansja manem, a to byłoby nawet bardzo zabawne, gdyby tutaj postawił mana pylona i z tej strony zaatakował. Nikt się nie spodziewa pylonów tutaj, tak naprawdę. Czekaj na razie na to sobie grzecznie. Proba, trzecia baza usnuta, jest już tworzona. Gaz jest wydobywany, speed się przyda. Do tego wszystkiego pierwszy zelot. Co ciekawych rzeczy byłoby, gdyby mana tutaj zrobił proxy Stargate. To byłoby bardzo ciekawe. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Kolejne dwa gate'y z przodu. Warpgate jest stworzony. Ja naprawdę myślę, że tutaj może być pylon postawiony. Ja mam coraz większe przeczucie, że w tym miejscu może być pylon postawiony, ponieważ tutaj nikt nie skautuje. To jest strefa zapomniana. Więc cztery gate'y. Za chwilę to zauważy oczywiście snut. Będzie szukał gdzieś tych pylonów z przodu. Mas pid na lingach dostawiony. A pylon jak czekał, tak próbek dalej, jak czeka, tak dalej czeka. Jest postawiony pylon, mamy dorzucony pylon. Szóstka lingów, to będzie niezła niespodzianka, no bo z tej strony mana nie będzie wychodził. Będzie sąd go pilnował, czy ktoś próbuje wyjść. Nic ciekawego nie zobaczy, nikt nie znajdzie. 10 lingów na speedzie i 4 gate'y. Spine postawiony, no nie do końca chyba tam, gdzie chciał stawiać tego spina, bo atak z tej strony nie przyjdzie. Wszystko albo nic. Mana sobie teraz mówi wszystko albo nic. Zwarpował pierwsze 3 zeloty. Ile jest tych lingów? Na razie 12 oraz spine. Do tego jeszcze sentry dostawione. A zobaczcie, gdzie są te lingi. To jest najzabawniejsza rzecz. Lingi snuta są całkowicie w złym miejscu. Na razie nie wychodzi, tylko Mothership Core gdzieś tu krąży. Zobaczy mana, co się tam z przodu dzieje. Chyba nie, kolejna porcja sentry z zelotami. I zobaczcie, co się dzieje, snut dronuje, snut zaczął dronować i to mocniej, dorzuca sobie również Evolution Chamber, nie i drony, są drony, są drony, nie ma lingów, są drony, jest supply block, nie ma supply blocka, no i wpada teraz snut, spróbuje uciąć ekspansję, w międzyczasie lingi z przodu próbują się przegryźć, nie ma pojęcia snut, co się dzieje, Force Field jeden przytrzymał Queena, drugi Force Field przytrzymał drugiego Queena, ekspansja może być zniszczona, ekspansja zostanie zniszczona, lingi próbują się przegryźć, za chwilę się przez gate'a przegryzą, Force Field rzucony, nawet nie muszę rzucać Force Fieldów.
bo te lingi nic nie zrobią, mana dobiera się do ekspansji Snuta. Tą ekspansję może za chwilę zniszczyć, on ją na pewno za sekundę zniszczy. YOLO, świeczę sobie teraz mana, walczy o to, jego wątroba jest bardzo szczęśliwa. Dwa spajny dostawione, trzeba się szykować do obrony, mamy trójkę sentry, nowe zloty są dorzucane, Roach Warren nie ma, plus jeden do ataku, za chwilę będą force fieldy z tyłu, żeby lingi nie mogły wejść, force field też na rampę, nie ma. Force field jeden, lingi nie mogą się przedostać, drugi force field i mass recall many. Więc wraca Polak grzecznie sobie tutaj do bazy, zrobił dużą krzywdę przeciwnikowi, 39 do 39 w ilości harvesterów, mana ma trochę mocniejszą armię, mocne dronowanie Snuta, ekspansja ubita, jakieś dronki padły, nie bardzo, jedna dronka, a ma na stacie tylko jedno sentry i dwie proby, a jego przeciwnik dużą ilość lingów. Co z trzecią bazą? Przydałoby się takową zabezpieczyć. Mana rzucił Stargate i gdyby teraz Oracle wbił się w te... Nie, w te Echo. Jest Oracle. Rusza mana. Wychodzi armią. Za chwilę będą roachy tworzone. Snut, myślę, nie ma teraz głowy do tego wszystkiego. Powiedzmy, zastawił się. Dwa zloty i sentry pilnują tego przejścia. Nie ma, wybacz. Tu jest energia na Mass Recall. Spróbuje zaatakować. Nałożyć tą presję, jedno centry to jest trochę mało, jeden zelot by się również przydał, żeby gdzieś tutaj z przodu wyszedł. Oracle za chwilę zostanie zauważone, co z tymi force fieldami. Widzicie, Oracle Snut mógł to zobaczyć, plus jeden do ataku na pewno nie zaskoczy. Są dwa spajne z przodu, roachy są tworzone, force fieldy gdzieś będą dorzucone, za chwilę się pojawią na pewno. Gdzie jest Oracle, ja się pytam, nie przebił się do środka, czy linki zostaną zabite zanim plus jeden będzie gotowy, nie wiem, ale force fieldy trzymają te jednostki. Jest Oracle, rzuciło się na wydobycie, obrywa, nie ma tej żadnego Queena. Lej te drony, ma na lej, ile zabitych jednostek, na razie mamy 5, kolejne giną, jest szósty, będzie szósty zabity, był tam Mass Recall, ma na ekonomię swojego przeciwnika, po prostu rozkłada na łopatki. I Forge się też utrzymał, plus jeden do ataku, jest robione, cały czas do tego jeszcze Roachy, żeby obronić, do tego Voidy, żeby obronić się przed Roachami. Trzeba chronobustować tego Forge'a, to musi być gotowe, brakuje trochę czasu. Wyjdzie mana gdzieś naprzód, tu będzie chciał zaatakować. Eko, 50 do 46, Snut nie posiada ekonomii. Snut nie posiada teraz ekonomii, jest pilnowany przez Oracle. Gdzie są te Voidy? Jest jeden Void, dawać te plusy, to jest naprawdę potrzebne, nie może tego mana stracić. Gdyby jeszcze złapał te Roachy i Void, to by rozwalił. Snut zmuszony jest do tego, aby dronować cały czas speed na Roachach. Niedługo pójdzie do góry, a my wszyscy podnosimy teraz ręce do góry i wysyłamy manie naszą energię. Potrzebuje jej bardzo dużo, a tak naprawdę przydałby mu się trochę harvesterów. Mana Potion by się przydał, plus jeden skończy się robić i jeszcze jest Phoenix wysłany do skautowania. Manie się nigdzie nie śpieszy. Manie się tak naprawdę teraz nigdzie nie musi śpieszyć, bo on ma przewagę w tej chwili w... Ma przewagę w eko? No 3 bazy na 3. Może nie tak bardzo, ale ma na pewno armię, z którą może ruszyć, a na którą Snut ma średnią odpowiedź. Będzie się grać Snut z Warmhosty. Widzimy, pierwsze dwie sztuki się pojawiają. Czy to nie będzie trochę za późno? Mana w tym czasie dopiero Robotic Facility dostawia. Trzeba będzie dojść do tych kolosów. Na pewno Snut nie wystartował tak jak trzeba. W tej chwili widzę, że są jakieś problemy najwidoczniej z lagami albo z czymś innym. Na miejscu są lagi. Musimy poczekać. Piciu! Czekamy jeszcze. Czekamy, bo jest, są emocje. Wcale mi się ręce nie trzęsą. Może coś z tego wyjść naprawdę. Mana ma, ma równą, ma ciut mniejszą, słabszą armię. Ale to dosłownie minimalnie ciut. Wszyscy sprawdzają. Norwegia dosuje Polskę. Wszystko w porządku, że Niemcy dosują, Norwegowie dosują Polaków. Mana zbliża się, jest energia, żeby jak coś uciec na Mass Recall. No i pięć pierwszych Swarmhouse'ów niedługo wyskoczy. Trwa czyszczenie tego creepu. Mana dostawia 5 gate'ów, bardzo mocno może mieć tutaj armię. Echo też jest ciut słabszy niż u Zerga, ale gdyby udało się rozwalić ekspansję, tak niewiele do szczęścia było potrzeba.
jak rozwalić tą ekspę, ale ten oddział jest moim zdaniem aktualnie za mały, żeby się to udało zrobić. Natomiast udało się ładnie creep wyczyścić i stąd Snoop nie bardzo może wyjść nawet tymi swarmhousami gdziekolwiek by chciał. 69 do 63, spróbuję tu jeszcze oczywiście mana coś zrobić, ale wiecie co, bardzo nie najgorzej to wygląda. Jest ten Master Call, nie chcę ryzykować, Polak będzie przechodził w kolosy, ale sytuacja już nie jest tak idealnie różowa. Snoot nie jest już w potrzasku, w którym był, ale mana ma też mocną armię, czwarta baza będzie przejmowana. Co teraz można zrobić i należałoby zrobić? No spróbować przejąć kolejną bazę, niekoniecznie, ale wysłać zeloty do harasowania. Nie ma Spire, te Spire było zgubą Polaka w ostatniej grze. Spire razem z mutaliskami, mana będzie uciekał i szykował się do ataku i będzie tak straszył, nie da odpocząć. Po prostu nie da. W tym samym czasie Warpism od tyłu podleci i wpadnie do maina, a mana będzie atakował ekspansję z przodu, chociaż roachy, no właśnie, roachyki. One tu mogą być problemem. Warpism czeka z tyłu, czwórka zelotów już jest. Trzeba będzie rozciągać przeciwnika. Mana rozwala kamienie, ale to tak jest średnio dobry moment, kiedy tutaj roachy czekają, żeby wezwać zeloty. Chyba że tej force byłby rzuconym. Dobra. Zloty się pojawią, wyrzuci to mana, niech się rozpakuje gdzieś w tych okolicach i zaatakuje trzecią bazę. Średnio to wyszło, tak szczerze powiedziawszy. Mocno średnio to wyszło. Nie, to w ogóle nie wyszło. Nie udało się. Schowa się natomiast Warpism i później będzie się przygotował. Szkoda, że tu nie było jakiegoś pylona i ta baza nie została zaatakowana. Mana powinien był atakować przód i wtedy Warp Prismem wlecieć do bazy. Taki powinien być tutaj chyba ten masterplan. Warp Prism został zniszczony. Queen jakiś padnie, no jeden zostanie zabity. Kolejny może też oberwą, bo nie mają chyba energii na transfuzję. Dwie zostaną zniszczone. Jeden Queen, dwa Queen zniszczone. Dobrze, uda się zniszczyć może jakiegoś Swarm Hosta. Jeden padnie, drugi już tak się... Dobra, dwa Swarm Hosty za trzy stalki. Okay, nie najgorsza wymiana. Szkoda tego straconego Warpizma, jak kolosy. Ile jest kolosów? Średnio jest tylko jeden kolos. Kolejne gate'y są dostawione. Snoot zabezpiecza się, ale ekonomicznie jadą na podobnym poziomie. Trochę jest, no bardzo podobnie. 200 minerów różnicy. Pewnie lepiej rozstawione są te jednostki. No i już lokusy zaczynają atak. To zaczyna się robić ten niebezpieczny moment. Do tyłu tym Oracle. Ono się już nawet spłaciło. Mana jeszcze pilnuje tych jednostek, nie chce nic głupiego tutaj obetrać. Trzy kolosy są, High Templary i Psionic Storm jest stworzony. Guardian Shield, ucieczka stalkami do tyłu. Roachy gdzieś jakieś czekają, jest 15 Roachy, atakując w stronę prawej. Mana, łap, Force Fieldy z przodu. Force Fieldy tutaj złapać te Roachy, szkoda, że tego nie zdążył zrobić. Oj, High Templar akurat został zniszczony, trochę to zabolało. Feedbacki przydałyby się... Nie ma, nie ma na razie feedbacku. Polak próbuje się wycofać. Wyciągnięty jest Mothership Core i Master Call, żeby go nie stracić. Ale chyba mógł uciekać go spokojnie. Chyba mógł uciekać. No, przydałoby się tutaj mieć tego Warperizma i znowu harasować. Zaczynam się coraz bardziej bać. Robię się coraz bardziej nerwowy. 24 Swarm Hosty. Mana lewą stroną stalkami, szykuje się, żeby zaatakować. Roachy też przeszły. Chcę poczyścić ten klip. Ekspansji mu się nie da, a może da radę zniszczyć. Co ciekawe, Spiny dawał radę zniszczyć. Gdyby XP Polak rozwalił, co nie będzie łatwe, ale może być wykonalne. Nie, będzie walczył z Roachami i będzie uciekał po prostu. Ucieczka, ale udało się rozciągnąć. W międzyczasie prawą stroną mana czyści klip. Spróbuje się tutaj gdzieś władować. Mógłby do jednej z baz się dostać. To jest bardzo złe miejsce na Warprisma, ale to tylko taki szczegół. Swarmhosty i lokusty znaczy się u góry się pojawiły. Stalki, tak, to nie jest dobry pomysł. Chociaż tu można było spróbować zaatakować. Mana będzie wysyłał te zeloty, ale... Serce zaczyna mnie boleć. Jakieś dziwne palpitacje z nerwów. Pojawiają się Tempesty, Mothership Core. Niestety widziałem wielokrotnie, jak Snoot z takiej sytuacji wychodził. Wychodził zwycięsko. Nie wiem, jak to będzie teraz. Parę stalków ściągniętych, co było straconą energią przez Snoota. Wyciąga energię jeszcze tutaj ze sporów. Kaczerka też obrywa.
podoba mi się ten niewielki oddział many, który krąży po mapie i to próbuje łapać. Czterokolosem, zeloty, High Templary, do tego wszystkiego dużo, trochę sentry, 4 bazy przejęte u many, 4 bazy przejęte u snuta, wydobycie jest na korzyść many, bo trochę tych dronek gdzieś tu zginęło w ataku, jeszcze gdzieś coś ginie? Chyba nie, ale stalki próbują się wbijać i oversear zniszczony, może jakiegoś klina się uda jeszcze tam wymusi transfuzję z roachami, może nawet sobie chwilę powalczyć, plus 3 do ataku u many, u jego przeciwnika plus 2, ten atak na Hexby był bardzo fajny. Tutaj dużo dronek zginęło. Eko Snuta nie jest wcale już takie wyśmienite, jest słabsze niż u Polaka. Trochę przerażają mnie te Queeny, tu feedbacki będą potrzebne. Sentry, no w sumie nie ma dużo, tylko 5 sztuk, nie wiem, czy powiedziałem, żebym trochę dużo. Jest statek matka i są też emocje. Jednostki stracone, 7800 tu Polaka u przeciwnika, 6500. Świetnie tutaj próbują od tyłu lokusty zaatakować. Mamy 3 tempesty na raz tworzone, więc mana będzie na odległość próbował rozwalić Vipery. Jego przeciwnik w końcu będzie musiał iść, ale tak się zastanawiam, czy snut pójdzie w mutaliski, czy pójdzie w koruptory. To mnie mocno zastanawia. Tempestów na tą chwilę mamy 4, będzie ich 6. To co? Będziemy mieli jedną manę, czy nie będziemy mieli jednej many? Co ciekawe, Swarty został znaleziony. Mana po sobie może spróbować zaatakować się od dołu, wyczyścić trochę tych sporów. Są Vipery, High Templary gdzieś się pojawił do tej armii? Chyba tak. Przydałoby się rzucić Revelation Blind Vision, żeby pilnować tych jednostek. Feedbacki, jeden był, jedna burza też. Kroczek do tyłu, bo stalki trochę niepotrzebnie giną. Zeloty też mocno, bardzo niepotrzebnie giną. A w międzyczasie Lingi z drugiej strony będą chciały się przedostać. Mana by dobrze, by się tam zostawił. Wbija się do ekspansji, Blinding Cloud rzucony. Queeny próbują również powalczyć. Kolosy z drugiej linii robią swoje, ale trzeba się wycofać bezpośrednio pod Mothership Core'a, pod statek matkę. Tu za chwilę będzie przegryzione, wbije się przeciwnik tam do środka. Ale Mana da radę rozwalić ekspansję, powinien dać radę zniszczyć ekspę. Przynajmniej tyle się uda. Uwaga na te Lingi i wpadły do środka. Mana tego nie widział, nie pilnował, był zajęty z drugiej strony. Jak wygląda armia złożona z Swarmhouse'ów? Niezbyt wiele tego zostało. Mana przynajmniej jedną ekspansję rozwalił, ale tu ma problem. Do bazy wbił mu się przeciwnik. 7 koruptorów, ale nie ma na razie odpowiedzi żadnej. Jest nut na te. Na Mothership Core'a nie ma po prostu odpowiedzi. Ej, wycof, wróć trochę, wróć tutaj pod matczyną ochronę. Koruptory się pojawiają. Na razie są niszczone. Mana czuje. Oj, to jest niebezpieczny moment. Trzeba wrócić. Był Mastrico. Ta armia to powinna stąd spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. Nie, ona chce atakować. Gdzie są Swarmhouse'y? Czekają. Zanim podejdą. Trochę czasu potrwa, ale Mothership Core został złapany i trzeba uciekać teraz. Mothership został złapany i trzeba uciekać tempestami, które za chwilę zostaną rozwalone. Mana ma jakąś odpowiedź na to? Nie ma nic. Ma 8 tempestów, 7 tempestów, bo ten za chwilę zostanie zniszczony. Zniszczył bazę, snud wydobywa teraz tylko tak naprawdę na jednej. Polak ma więcej ekspansji, ale bił się mu przeciwnik do środka i ten stracony Mothership strasznie boli, bo razem z nim zginęły również 4 kolosy. Już jest Mothership, trzeba teraz powalczyć trochę z koruptorami. Mothership był, Mothershipa nie ma. Koniec niestety to będzie. GG dobrze walczył, twardo walczył, ale tempesty to nie jest kontra na koruptory. Tempesty same to nie będzie kontra na Swarmhouse'y. To po prostu się nie uda już. Wojdy byłyby potrzebne. Albo świetny teraz statek, nie ma jak harasować i gdzie harasować. Snut ma większą armię, jest mocniejszy. Kiedyś jeden Vortex wygrywał mecz, teraz wystarczyło jedno dobre przyciągnięcie, aby to wygrać. Spróbuję ma napójść może jakąś wymianę baz, ale to też nie ma sensu. Nie wiem, o czym myślą te Blinkstalki. To na jaki pomysł chory wpadły, wraca parę Swarmhouse'ów, ekspansja będzie tu zniszczona. W międzyczasie lokusty pukają już do bram many. Bez Voidów tu się nic nie zrobi, a Voidy i tak... no nie. Psionic Storm parę razy rzucony, koruptory trochę oberwały, ale snut ma chyba zbyt dobre eko na to wszystko. No i chciałbym wierzyć w to, że mana może wygrać. Problem jest jednak taki, że problemem będą wszystkie Swarmhouse'y, które będą go tulały.
Mana miał jeszcze kiedyś ekspansję po stronie prawej, jest ona harasowana przez dwa Locusty, przez dwa Swarmhosty. Tempestów jest 6 sztuk. Było fajnie. Były emocje. Ale są niestety koruptory i Vipery, które zaraz będą resztę wyciągały. Nie ma żadnych upgrade'ów na tych jednostek latających snut, nic nie robi. Gdyby mana dał radę dojść do jakiejś, do czegoś mocniejszego w postaci, powiedzmy sobie tutaj 10 wojdów jakimś cudem. No, to by wystarczyło na pewno do szczęścia. Mana wydobywa tylko na jednej bazie, zupełnie jak snut, tam są resztki w naturalach. I wylatują tempesty koruptorów, sztuk 14. Nawet na jedną salwą nie jest w stanie zniszczyć spora. Tak, tempestom ewidentnie przydałby się jakiś fajniejszy buł. Wyciągane będą tempesty. Miał być splash damage, kiedy z nich nie będzie. Psionic Storm, to w sumie burza była bardzo fajna w tym, ale to była jedyna burza, kolejna by się przydała. Czekamy niestety na te GG, ale mana dobrze walczył, twardo walczył. Wykorzystał błąd snuta w grze drugiej. GG, well played. Liquid Snoot awansuje do kolejnej rundy. Niestety nasz mana odpada, ale nie było miazgi, tak bym powiedział. Była dobra, fajna gra. No tak, i to by było na tyle z tej strony.